Podczas filmu zauważyłem, że dźwięków innych członków nie słychać, także przepraszam za to. No i oglądajmy. Kluzak, przywita się. Mamy tutaj też nachosa. Nachos. No i mamy nowego członka, także mamy tutaj nową owcę, taką, wiecie, to nie jest owca wcale, absolutnie. Także zostawcie łapki w górę, subskrypcję, no i co, my zaczynamy. Pierwszą konkurencją, którą będziemy robić, będzie prosta konkurencja labiryntu. Także ja już was tepam. W tym momencie mamy tutaj labirynt. Wy widzowie już widzicie, jaki ten labirynt jest wielki i ogromny. Uczestnicy będą musieli przejść cały labirynt. Ostatnia osoba odpada. Także ja już wam tu otwieram. Oczywiście jak wam to za długo zejdzie, to zrobimy inaczej. Także czas start. A my idziemy w spectatora. Mamy tutaj osoby. No, ostatnia osoba odpada, przypominam. Albo wiecie co? Endman. Dobra. Spadnijcie już na dół osoby, które przeszły. Zostało. Uwaga. Został. W tym momencie został nachos. No i nachos. Powiem tyle. Odpadasz. Byłeś ostatnim członkiem, który przeżył. No, powiem tak, labirynt był duży. Owca przetrwała, jej. Super. No niestety na czas. Wyszło na ciebie, że odpadasz z tej konkurencji. Pożegnaj się. No. Przykro na czas, niestety odpadasz. Nie słyszymy cię już na czas. No niestety, na czas odpadł. No i my przechodzimy do drugiej konkurencji. Druga konkurencja będzie polegała na tak zwanym tak zwanej nienawiści. Chociaż nie wiem, czy wy się nienawidzicie. Musicie wskazać osobę, która ma odpaść. Także ja wam daję książki. Owca oczywiście też dostała. Piszcie sobie teraz kto. Generalnie tak. Owca zagłosowała. Generalnie tak. Sprawa polega na tym, że was okłamałem. I osoba, którą wy chcecie wygłosować, będzie decydowała, kto odpadnie. Pierwszy głos – Luzak. Drugi głos – Pumba. Trzeci głos – Owca. Czwarty głos – Pumba. Piąty głos – Endman. Szósty głos – Luzak. I siódmy głos – Pumbek. Zostałeś wybrany jako odpadnięcie, ale tak naprawdę decydujesz, kto odpada. Także możesz włączyć mikrofon i powiedzieć, kto według ciebie ma odpaść. A, no co? Unlucky. No. Już. Możesz. Luzaka chcesz wywalić? Na pewno nie owce? Luzak, zostałeś wybrany jako odpadnięcie, niestety. No, ale jak chcesz, mogę ci game moda odpalić. Ostatnie słowa. Także Luzak odpada z naszej konkurencji. Luzak, proszę bardzo.
konkurencję spliffową, także ja was już tepam na spliffa. Także mamy tutaj już, wszyscy uczestnicy są na spliffie, także ja już klikam tak zwaną, na komendę jak kliknę enter, to zaczynacie. Także już. Oczywiście pierwsze dwa miejsca są bezpieczne. Pamiętajcie, że nie możecie budować. Panowie, panowie, bijcie się u góry, bo mam zaraz zniszczę jakieś bloki. Na razie na samym dole jest Endman, także za ciekawie nie jest. Klimek i pumpa na samej górze. Klimek spada za 15 sekund. Usuwam pierwszy poziom. Uwaga. 5, 4. Pumba, lepiej zejść, bo wtedy będziesz miał kłopot. No, w sumie już nie muszę. Dobra. Ulala. Husky spadł dwa poziomy niżej. Pumba robi dobrą taktykę. Najbardziej zagrożony. No, poziom. No, już. Owca już odpadła, także będzie na pewno zagrożona. Musicie się do... No panowie... Oj, Endman chciał... Endman już nie można z dołu. Halo, halo, co to za... Ten... Nie możesz już. Na bedroku już nie można. Dobra, mamy ostatnie trzy osoby. Usuwam już drugi poziom. Także Pumba może skoczyć. Oj, Pumba spadł dwa poziomy niżej. No, czyli musicie to rozkrzygnąć, panowie, jakoś. Na pewno już jesteście bezpieczni, także... Oj, ryzykowna gra, Klimek. Ujujuj, blisko. Klimek. Bartek, nie ma się gdzie ruszyć już. A co wam dobuduję, a co się będę? Pyk. No i niestety. Dobra, Klimek, słuchaj. Bartek jest bezpieczny. Bartek jest bezpieczny. Musisz zdecydować pomiędzy Pumbą, Huskim, Endmanem i owcą. A few moments later. Owca? Co wy chcecie z tą owcą? A co wam zrobiła? No niestety, owca niestety musi odpaść, no. O, masz farta. No i niestety owca, rip w komentarzu. Zostało 5 uczestników, także możecie głosować. A w tym momencie lecimy z kolejną konkurencją. Także teraz będzie magma blok i uczestnicy będą musieli uważać na magmę, która może zabić. Także ja już ustawiam difficulty normal, czas start. Oczywiście będzie to w dwie strony. Także jedna strona i od razu druga. Oj, tutaj kłopoty mają trzy osoby. Zobaczymy, czy odpadnie Bartek, Klimek czy Husky. No nie, niestety. Klimek.
Ot, niestety Klimek, zginąłeś, także odpada. Także Klimek, ostatnie twoje słowa. Nie, nic. No niestety, niestety zwycięzca poprzedniego odcinka dzisiaj odpadł. Także Klimek, tak, możesz. Klimek niestety odpada z naszej konkurencji, a my już przechodzimy do kolejnej. No to czas na pojedynek. Dobra, to może inaczej. Dam wam w tym momencie do wyboru dwa hełmy. Teraz tak, powiedzmy, że skoro Husky jest na końcu, to Husky zacznie pierwszy. Husky, będziesz kapitanem pierwszej drużyny, wybierz sobie jedną osobę. Dobra, Endman, słuchaj, wy macie taką czapkę, Pumba z Bartkiem macie taką. Cała konkurencja polega na tym, że ja was szczepam na konkurencję z łukami. Wy będziecie walczyć na łuki. To jest pojedynek na łuki. Jak widzicie, macie tutaj, możecie się chować za tak zwanymi, no, OP miejscami. Także no, 2 na 2. Naprężcie łuki. 3, 4, start. Oczywiście team, który odpadnie, ginie. Także. Trafiliście. Oj, oj, oj. Pumba jeszcze niestety zginął. Zostałeś sam na dwóch, Bartek, także. Musisz poradzić. No i niestety. Endman i Husky wybrali po prostu Endman. Dobrą drużynę, także. No niestety, Pumba, Husky, Pumba i Bartek, ostatnie słowa. Pumba. Bartek, ostatnie słowa. Ostatnie słowa. No i niestety, Bartek odpada. Mamy ostatnich dwóch uczestników. Jak myślicie, co będzie na finale tym razem, Endman? Co będzie na finale, jak myślisz? Husky. No to uwaga. Czas przetestować budowanie. Czas przetestować waszą umiejętność. Także dostaliście we dwóch. Macie obok sobie trzy dziury. Plus oczywiście osoba, która wzięła patyk. Dobra, Endman, proszę, patyk. Generalnie macie tutaj finał, planszę, gdzie będziecie musieli się zrzucić. Osoba, która, no wiadomo, zostanie zrzucona, odpada. Ja wam już ustawiam wpisu. Dobra, także 3, 4. No i niestety, Husky. Mamy zwycięzcę odcinka, także król zawitał na tronie. No powiem tak, z tobą, Husky, to już się żegnamy, co? Także Husky, do widzenia. Nie słyszymy cię już. Także. Dobra, zwycięzcą odcinka został Endman. Także Endman zostaje mianowany jako króla Netherite'u. Klimat niestety odpadł, bo wygrał poprzednim ten.
jak się czujesz z wygraną? Dokładnie. Także my się z wami żegnamy.